Dzień dobry. W dzisiejszym studiu gościmy panią Annę Kowalczuk, doktor nauk farmaceutycznych, dyrektor Narodowego Instytutu Leków. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Rozmawiamy w czasach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Pandemia zmieniła funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, także instytutów zajmujących się badaniami. Jak państwa instytut, Narodowy Instytut Leków, funkcjonował od marca tego roku? Rzeczywiście pandemia zmieniła sposób funkcjonowania wielu jednostek. My jako element systemu ochrony zdrowia mieliśmy nowe zadania, nowe obowiązki, dlatego otworzone zostało laboratorium badań, laboratorium, w którym wykonywane są testy na obecność koronawirusa w próbkach pobranych od pacjentów. Natomiast nie sposób pominąć kwestii dopasowania się do sytuacji pandemicznej nas jako firmy, czyli wprowadzenia zdalnego trybu pracy, wprowadzenia rotacyjnego trybu pracy czy innych rozwiązań informatycznych, jakie stały się konieczne ze względu na niemożność kontynuowania prac na miejscu. Uruchomili państwo laboratorium covidowe. Ile próbek jest badanych w tym laboratorium? Skąd pozyskujecie je państwo i czy spodziewacie się, że na jesieni ich liczba wzrośnie? Laboratorium zostało uruchomione na początku kwietnia. Przez 5 miesięcy wykonaliśmy około 13,5 tysiąca testów. Początkowo było to w kwietniu około 1000 testów, w sierpniu 3,5 tysiąca testów. Próbki pochodziły z nadzorów, czyli przesyłane przez laboratoria inspekcji sanitarnej, ze szpitali. Wykonujemy również badania w ramach środków pozyskanych z Fundacji PFR, jak również z Fundacji PKP. Liczba tych testów do tej pory rosła, natomiast ostatni miesiąc to jest znaczna redukcja ilości próbek, które zostały przysłane do Instytutu. Początkowo laboratorium tworzyliśmy w oparciu o to, co mieliśmy, a niewiele było, jeśli chodzi o środki ochrony osobistej. Marzec, kwiecień to czas załamania, jeśli chodzi o dostępność do fartuchów, maseczek FFP2, natomiast z czasem stało się to coraz łatwiejsze i w tej chwili myślę, że jesteśmy przygotowani na zwiększenie przepustowości w miesiącach jesiennych z tytułu pojawienia się prawdopodobnie drugiej fali koronawirusa, o czym wszyscy w tej chwili wiemy. Pani dyrektor, to nie jest jednak główna działalność państwa instytutu. Skupiacie się państwo przede wszystkim na badaniu jakości leków i suplementów diety. Czy problem jakości leków i suplementów pojawił się w dobie pandemii koronawirusa? Czy zjawisko fałszowania produktów leczniczych dało się odczuć w tym czasie? To może tak, opowiem najpierw o kontroli leków będących w obrocie. W zasadzie ze względu na wstrzymanie poboru prób, no bo w momencie, kiedy rozpoczęły się problemy związane z pandemią, no musieliśmy jakby się dostosować i pobór próbek w ramach inspekcji farmaceutycznej został wstrzymany. W czerwcu otrzymaliśmy bardzo dużą ilość leków do badań, kontynuujemy pracę. I tutaj jakby można mówić jedynie o 40-procentowym spadku na ten moment ilości przebadanych prób, natomiast liczymy, że do końca roku zintensyfikujemy pracę i wykonamy planową kontrolę rynku. Jeśli chodzi o zjawisko leków sfałszowanych, rzeczywiście w trakcie pandemii nastąpił wzrost tych wszystkich przypadków fałszowania produktów leczniczych. W ramach systemu raportowania z różnych państw, tak zwanych rapid alertów, uzyskiwaliśmy informacje o fałszowaniu leków i środków, które mają bezpośrednio związek z pandemią, czyli chlorochiny, jak również środków dezynfekcyjnych. Natomiast wciąż również fałszowane są leki zwiększające potencję, jak również testy na wirusa HIV, czy na przykład różnego rodzaju suplementy diety, a nawet bardzo kosztowne środki immunosupresyjne. Pani dyrektor, czy w związku z tym, wydaje się pani, że w związku z kolejną falą koronawirusa, pandemii koronawirusa, możemy się spodziewać, że to zjawisko fałszowania leków będzie narastać? Myślę, że niestety tak, dlatego kiedy wszystkie ręce kładzione są na pokład i skupiają się i systemy i państwa na tym, aby zadbać o obywateli w innych obszarach, wtedy niestety intensyfikują swoją pracę fałszerze. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby nie kupować leków przez internet, pozyskiwać je ze sprawdzonych źródeł, z aptek. Także tak, to się dzieje w sytuacjach kryzysowych niewątpliwie.
Pani dyrektor, na pewno pandemia zmieniła sytuację finansową instytucji takich jak pani. Jak wygląda to w przypadku NIL-u? No, powiem nieskromnie, że naszym zadaniem jako zarządu jest utrzymanie płynności finansowej, zagwarantowanie przychodów, praca na kosztach. Natomiast wszystko zależy od tego, jak elastycznie reagujemy na zmiany. Nam się udało tutaj przekwalifikować część pracowników, także utrzymaliśmy aktualny poziom, wcześniejszy poziom przychodów. Nie było łatwo. Inwestorzy prywatni, z którymi wchodziliśmy w kooperację w ramach projektów naukowych, wyparkowali te tematy. Zmieniła się możliwość pozyskania środków z Narodowego Centrum Nauki czy z NCBR-u. Zostały przede wszystkim uruchomione programy covidowe, natomiast takie standardowe prace naukowe i standardowe pomysły muszą chwilę poczekać. Udaje się nam, mówiąc kolokwialnie, spinać budżet, natomiast liczymy, że dostosowanie się do pandemii uruchomi dalszą współpracę prywatno-państwową. Pani dyrektor, jak widzi Pani przyszłość instytucji, którą Pani kieruje? Gdzie chciałaby Pani widzieć NIL w perspektywie kolejnych 2-5 lat? Chciałabym widzieć NIL jako instytucję, wokół której powstają kolejne startupy, jako instytucję, która zgodnie z naszą wizją i strategią zajmuje się komercjalizacją pomysłów, czyli od nauk podstawowych aż do wdrożenia. To jest ten kierunek, który obraliśmy. Chcemy wspierać przemysł, chcemy wspierać naukowców, być łącznikiem między zarówno nauką, jak i branżą. No i myślę, na pewno będziemy rozwijać nasze laboratorium diagnostyki molekularnej, to, które powstało w oparciu o potrzeby związane z pandemią, natomiast nie zamykamy się jedynie na koronawirusa. Widzimy kolejne możliwości. Innym poważnym problemem w tej chwili jest borelioza. Jest co robić w obszarze nauki i w obszarze wdrożeń. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym gościem była doktor nauk farmaceutycznych Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.